Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Sengoku Dynasty. No i proszę Państwa, czyszczę wiochę. Sprzątam tutaj te wszystkie spalone domy po to, żeby zrobić miejsce, bo jak pamiętacie, ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że potrzebuję kolejnego domku. Tylko rzeczy jest tego typu, nie chcę... Wiecie, nie chcę naciapciać tutaj nie wiadomo jak dużo tych małych domków ze względu na fakt, że później będą lepsze domki. I chciałbym jakby te lepsze domki ulokować w taki sposób, żeby to, no wiadomo było, że to wiecie, taki dom lepszej jakości, że no, tu ktoś ważniejszy mieszka, znaczy nie mówię o sobie, ale... Ale wiadomo o co chodzi. No i dodatkowo jeszcze pozostaje nam kwestia jakby wybudowania tego nieszczęsnego magazynu na wodę. Może i studnia by się nawet tutaj przydała, bo powiem szczerze, nie wiem jak oni tutaj zamierzają to ogarniać, ale magazyn na wodę myślę postawić tu. Ty co ty, kuźwa, jaki zabach wziął. Prawy przycisk myszy nacisnąłem. A tutaj kill off by trzeba było, żeby to usunąć. Także tak tutaj sobie w dniu dzisiejszym ogarniam ten temat. No i zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Niemniej jednak, jeżeli Państwo mielibyście ochotę taniej kupić grę albo zapłacić podobne pieniądze, natomiast za lepszą wersję, na przykład tak jak ja mam Ultimate, no to sugeruję skorzystać z pomocy porównywarki cen naszego sponsora, czyli GG Deals. Możecie sobie sprawdzać oferty. Zobaczcie, jak to wygląda. GG Deals to porównywarka cen, która oferuje Ci znalezienie najlepszej okazji do zakupu gry, filtrując oferty ponad 50 sklepów, zarówno z oficjalnej, jak i nieoficjalnej dystrybucji. To Ty decydujesz, jakie oferty chcesz widzieć, klikając w zakładkę Deals, a następnie wybierając Official Stores lub All Stores. Dodatkowo każda gra ma historię cen, dzięki czemu możesz szybko zorientować się, czy dana cena jest najniższa w historii sprzedaży na obecną chwilę. Na GG Deals ustawisz również alerty cenowe oraz stworzysz listę życzeń, zatem jeżeli chcesz mieć pewność najniższej ceny, kliknij link znajdujący się w opisie tego filmu i wybierz GG Deals, rejestrując się za pośrednictwem Twojego konta Steam. No i mając już odpowiednią wiedzę na ten temat, możecie taniej sobie troszeczkę te gry kupować. Myślę, że gra jest warta świeczki. Ostatnio szukałem ciekawej oferty do Starfielda, ale no tu akurat jeszcze dla mnie nie jest zbyt atrakcyjna ta cena, więc jeszcze odpuściłem. Natomiast my teraz zajmiemy się magazynem wody. Zajmę się tym magazynem wody ze względu na fakt, iż bo ponieważ kończy mi się pora roku i chciałbym już mieć te magazyny w komplecie. Dowolna kłoda. Ale wiecie co? My te kłody mamy tutaj w magazynie drewna. Kuźwa, ile się to teraz będzie trzeba nalatać. Mogłem to trochę lepiej zrobić. Teraz tak jak patrzę, to trochę lepiej mogłem to zrobić. No dobra, tych kłód nie mam zbyt wiele. Tak, żeby zabezpieczyć to... A czekajcie, a dechy jakieś były? Bo pewnie też będą potrzebne. Nie mam desek. No dobra, trzeba będzie jeszcze naciukać troszeczkę kłód. Mówi się trudno. Cholera, też nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że akurat tu postawiłem ten magazyn. Mogłem trochę bliżej, ale z drugiej strony niech tu będzie jakieś przejście. Także okej. Dobra, mało kłód. Trzeba będzie teraz zająć się ciupaniem. Czy ja mam jeszcze... Aha, mam jeszcze siekiery. No dobra, i idę do lasu. A może to by... Nie, dobra. Nie chcę sobie tutaj ogarniać tych drzew tak, żeby się ich pozbywać. Wolę tam wycinkę prowadzić. No bo tutaj, żebyśmy troszeczkę mieli tego lasku. Ja bardzo lubię
mieszkać w otoczeniu drzew, zieleni i tak dalej, w realu nie mam takiej możliwości, to przynajmniej w grze sobie pomieszkam, nie? Natomiast pytanie, co tu jeszcze byłoby potrzebne, co oni by jeszcze chcieli do tego magazynu wody, to ja nie wiem, bo tak jak do tych rzeczy, które już budowałem, do domku załóżmy, no to mniej więcej orientuję się, co oni by tam chcieli i co sobie wymyślą. Tak tutaj, no nie za bardzo, nie? Trochę więcej staminy. Ta stamina już wolniej się odnawia. Ej, ty kuźwa, dalej tylko dwie kłody maksymalnie w powietrzu łapie. No co z tobą jest nie tak? Halo, Mietku. Mietku, przecież masz miejsce. No właśnie. Oj, Mieczysław. Sengoku Dynasty. Dynasty Sengoku. Niefortunnie dzisiaj swędzi mnie w... Tam, gdzie swędzieć nie powinno. No, myśleliście, że dokończę, co? Dziubaski. No, ale pewnie ktoś dokończy za mnie w komentarzu. No dobra, cisnę dalej. Tak zastanawiałem się, czy włączać nagrywanie. Bo ciemno już się tak strasznie zrobiło, że niewiele co widać, natomiast no buduję ten magazyn, bo tam troszeczkę zebrałem tych surowców, deski nam są potrzebne, więc ja trochę desek tutaj porobię. No i możecie mieć problem po prostu z tym, żeby zobaczyć, co się dzieje na ekranie, no ale to pamiętajcie o jednej dosyć istotnej kwestii, ja też widzę dokładnie tak samo jak wy, więc bardziej na czuja tutaj działamy. I rzecz jest tego typu, że budujemy to. Patyków to mam tyle tutaj naciapcianych. Synu. I 21 desek było, no okej. Okay. Powinno to wystarczyć. Pewnie jakiś dach jeszcze trzeba będzie ogarnąć. Więc może kłody będą do tego potrzebne, zobaczymy. Na razie tutaj ścianki, no dawaj, dawaj. No ale no nie wstydź się, no ja wiem, że ci energii brakuje, ale jeszcze synu, ogarniaj rzeczy. Z gnilizny się sporo porobiło. O, wow, tutaj coś innego teraz, patrzcie, słoma. Okej, okay, no dobra, czyli takie coś. Dobra, a tutaj? Kamienie, patyki, dowolna kłoda i dowolna decha. No dobrze, że jest, że dowolna, nie? No to z czego byśmy nie mieli, to się liczy. Ale młotek mi się zaraz rozwali. Wiecie co, ja bym może zrobił młotek, o ile mogę. Elegancko. Bo on się wtedy podmieni, nie? A tutaj widać, że za chwilę się rozwali. A, dowolna kłoda mi... A kurczę, dobra, trzech zabrakło. I desek też zabraknie. No dobra, czyli jeszcze trzy kłody i jeszcze dowolna decha. Ale proponuję, żeby się przekimać. Prześpijmy się ze względu na fakt, że to może później pora roku się zmieni, to może już most będzie skończony, ja nie wiem co ta dziewczynka tam wyprawia, czy ona... O! Takie chocki klocki. Dobra. Jakieś tutaj rzeczy się dzieją, jakieś budowy, niebudowy, a to z tym mostem związana sprawa jest. Okej. Okay. Fajnie te scenki są porobione, to mi się bardzo podoba. Będziemy mogli powiedzieć, że skończyliśmy most. O ile tak się stało. Dobra, nastrój. Spada tutaj nastrój. Akceptuj. Posiłki, tak? Coś z posiłkami, nie halo, jest. Rozmawiaj z Toshichim. Czyli my most zbudowaliśmy. To będzie można tam podejść i zobaczyć. Jak to tak naprawdę wygląda. Ale zanim to nastąpi, to może skończmy ten magazyn wody, bo ja myślę, że to akurat będzie lepiej, jeżeli go skończymy. I teraz co? Co ja będę jadł? Oto jest pytanie. Czy tu jeszcze jakieś jeżyny będą? Bo to widać, że to już jesień. Można byłoby, nie wiem, próbować grzybów, ale
Nie mam wiedzy na temat tego, czy grzyby zjedzone na surowo nie zaszkodzą mi. No kurde, on jest jakiś ograniczony do 2 kłód w powietrzu, co za ciapciak, no naprawdę ty, no. Eś ty, challenge moja. A czekajcie, zaraz zobaczymy, czy jeżyn przypadkiem nie ma, bo tam coś czerwieni mi się, ale to mogą być równie dobrze liście. Latem to ten czerwony kolor to mi wskazywał właśnie jeżyny, ale teraz, kiedy to wszystko tak pięknie tutaj wygląda... A są jeżyny, patrzcie. A te jeżyny to jak pamiętacie, ja mówiłem, że to takie doraźne źródło pożywienia. To można sobie zbierać i się posilić, nie? Ale zbyt dużo tego nie będę zbierał. Natomiast... Aha, 5 zebrałem. To synu, nie nakarmisz się za bardzo. No dobra. Ciapciamy dalej te kłody, bo jeszcze tam desek potrzebujemy. Skończymy ten magazyn wody. Pójdziemy zobaczyć, jak wygląda most. Nowy poziom drogi rzemieślnika osiągnięty. O, to już... Nie w kij dmuchał, słuchajcie. Zobaczcie, jak się wolno stamina odnawia, nie? Dobra, ile tego mamy? No trochę mamy. Jeszcze jedno drzewo bym ściął, wiecie? Jeszcze jedno drzewko bym ściął. Nie, nawet jak zapas zostanie, to przynajmniej nie będę musiał latać. Bo z tym lataniem to jest najgorszy problem, że to kurczę... Człowiek nabiega... No ale dobra. Tyle wystarczy. Jeszcze w sumie jedno bym mógł, ale nie wiadomo, czy to będą 3 kłody, czy też będą 4 kłody. Znaczy można to sobie mniej więcej oszacować, wybierając odpowiednie drzewo, tak? Bo jak będzie jakieś cienkie, to zazwyczaj zauważyłem, że 3 kłody wylatują, a jak jest jakieś takie grubsze, no to wtedy 4. Tak czy inaczej, też nie wiadomo, bo to zima za pasem, nie? Więc teraz nie wiadomo, jak to będzie wyglądało z tą trawą, może zapas trawy zrobić, bo jeżeli będziemy chcieli coś budować, albo będziemy zmuszeni do tego, żeby coś budować, no to dobrze mieć. Dobra, dowolna deska. No to najpierw te kłody. Już młotek zaprocentował. I teraz tak. Wyrzućmy może, nie wiem, może 4 kłody. Dobra, jeszcze tu. Ciekawe, czy to już będzie koniec? Jeszcze chyba po drugiej stronie tę trawę trzeba będzie wsadzić. I akurat mamy, więc dobrze. Znaczy słomę, przepraszam, nie trawę, słomę. To przerabiamy potem na trawę, tak? Aha, jeszcze tutaj by chcieli. A to tu już mi zabraknie, patrzcie. 2. Ale to mamy pod ręką, więc ja bym się tym za bardzo nie przejmował. No to tutaj rośnie. A nie, czekajcie, to jednak... Aha, to odwrotnie się okazało. Czyli my trawę przerabiamy na słomę. No, no dobra, no w sumie tak. W sumie racja. Dobra, to pozbieram. Trochę tego tam mam, więc mógłbym w sumie oszczędzić tutaj wam czasu i sobie też i po prostu przerobić to, co mam, ale... O! Ale teraz to zrobimy w taki sposób. Ciach. Jest, słoma, wytwórz więcej. I mogę to w ilości 15 przerobić. Trochę poczekamy. W Medieval Dynasty dokładnie taki sam system był jakby tworzenia tego wszystkiego. Później zostało to zmienione tak, że mogliśmy sobie wybrać natychmiastową produkcję. Gościu, ty musisz stać mi pod nogami. Jeszcze tutaj, no tak, jeszcze tu coś. Słoma i dowolna deska. Mam nadzieję, że to na obie te beczułki.
Kurde, no. A jednak nie. Ja cię kręcę. Naprawdę to się tak opłacało. No dobrze, no to musimy zrobić to w taki oto sposób, sobie więcej tych kłód wyrzucić. Może tym razem, nie wiem, 5 albo tyle. O, rozwali się zaraz. No i się rozwaliło. Eś ty, panie mój. Dawaj to ciosło. Aś już się nie mogę doczekać, aż będę miał tyle osób w wiosce, że oni się tym zajmą. Będą przerabiać. Dobra, to mamy jeszcze tutaj. No tu jeszcze trochę trawy trzeba będzie ogarnąć. No ale to teraz sobie... Trawy nie, czy słomy? Słomy. Wytwórz więcej. I tak może, nie wiem, dycha. Aż tyle nie potrzebuję, nie? To znaczy będę potrzebował jeszcze do domku. Dobra, wal. No. Jak rozumiem, magazyn jest już zakończony, tak? I teraz co? I teraz tutaj możemy takie coś odkładać? Bambusowa butelka? A nie, to przechowywane w magazynie ogólnym. Ciekawe. No zobaczcie, to jest bambusowa butelka służąca do przechowywania rozmaitych płynów, takich jak, jak na przykład leki. Okej. Rozumiem. Czyli to do magazynu wody jednak się nie wpisuje. Dobra, chodźcie, zobaczymy ten most, bo jestem ciekawy, jak to im wyszło. I teraz powinniśmy móc spokojnie przechodzić sobie przez ten mostek. A domek, no to nie wiem, to może ja poza odcinkiem wybuduję? Powiem wam, tak z daleka to kapitalnie tu wygląda taki mosteczek. Fajny, stylowy. Bardzo ładny. No, podoba mi się. Żeby się tam nie zwalić, bo to... Ja mam ewidentne talenty do tego typu rzeczy. No i teraz co? I teraz my możemy tam spokojnie podróżować. Na mapie to w którym kierunku będzie? A, to będzie tutaj. To tędy będziemy chodzić. No dobra. Niech i tak będzie. Chramy. Tutaj jeden mamy odkryty. Jak pamiętamy, składaliśmy tam ofiarę. No dobra, słuchajcie. To mamy z głowy. Teraz tak. Z tym domkiem nieszczęsnym by trzeba było podziałać trochę, bo wiadomo. Musimy mieć gdzie mieszkać. Jak wygląda sprawa z kłodami? 3 kłody. Siekierka, no tak do połowy zużyta, jeszcze jedna w zapasie, więc to trzeba będzie zużyć. Kamieni mam trochę mało, więc bym musiał kamienie pozbierać. Wiecie, co by się tu jeszcze przydało? To już bardziej też do twórców, jeżeli wy tam oglądacie te odcinki, to żebyście mieli wiedzę, ale myślę, że i widzowie przyznają mi rację, że tutaj w ekwipunku albo przydałby się jakiś taki przycisk do sortowania, albo może jest jakaś komenda, o której ja nie wiem, bo ja to wiadomo, że po co spojrzeć w sterowanie, nie? No dobra, słuchajcie, muszę tutaj pociupać trochę znowu drzewa i postawić kolejny domek. No to się zobaczymy, jak już to zrobię. Nazbierałem trochę kłód, proszę państwa, natomiast zebrałem też grzyba. Grzybek Matsutake. O, jest tutaj sobie. I teraz napisali, że generalnie jest to grzyb jadalny. Czy jego się przetwarza? Tego nie wiem. Natomiast wiem, że mam tutaj jeszcze, słuchajcie, 4 jajka kruków. Ale to wiemy, że to z gniazd kruków. Czas tęchłości 8. Ja bym może to przerobił, słuchajcie, ugotował i po prostu zjadł.
bo tutaj ten czas odnowienia staminy troszeczkę trwa. No, jakiś zajączek nam po wiosce biega. Trochę czasu trwa odnawianie tej staminy i tak de facto no, jest to podyktowane tym, że po prostu jesteśmy głodni. Ciekawy jestem, po co kamienie do gotowania jajka, ale no dobra. Ja bym wszystko ugotował. O, bo to się zmarnuje inaczej. Więc przynajmniej ja na tym skorzystam. I teraz zobaczymy przy okazji, ile nam to odnowi energii. Znaczy zapełni paska głodu, ale widzimy czas świeżości 72. Czegoś. Nie wiem. Nie wiem czego. No, tyle sobie odnowiłem. A tego grzyba? No nie wiem, kurczę. Na surowo zjeść? Zobaczmy. No dobra, nic mi nie jest. Dobra, porozmawiamy z Toshichim, czy budujemy domek, bo to... Pogadajmy z Toshichim może. Toshichi. Udało się, most gotowy. Tak, siostra już mi powiedziała. Nie pomyślałbym, że jeszcze kiedyś go ujrzę. Wszyscy są wdzięczni za twoją pracę. Cała nasza społeczność chciałaby ci w dowód wdzięczności podarować czyste ubranie. No tak, bo trochę już gacie śmierdzą, nie? Niegodne kogoś, kto stoi na czele wioski i jest chodzić w łachmanach, bez urazy. Nie ma sprawy, dziękuję ci. A jeśli chcesz wyprodukować więcej odzieży, zawsze możesz zbudować szwalnię. Mogę ci dać kilka wskazówek. Ale zanim odejdziesz, jeszcze jedna sprawa. O co chodzi? Nikt ci nie powiedział? Takie udręczone miejsca jak to przyciągają niebezpieczeństwa, czasem śmiercionośne. Chcesz powiedzieć, że ktoś chce nas zaatakować? Bandyci? Są na tym świecie gorsze rzeczy. Widzisz, w pobliżu mieszka jakaś dziwna yokai, demonica o gniewnej czerwonej twarzy. Nikt nie wie, co ona kombinuje, ale na pewno nic dobrego. Można ją czasem zobaczyć, idąc ścieżką z wioski wzdłuż rzeki. Co mam z nią zrobić? A skąd ja mam wiedzieć? Możesz spytać Kengio. To on widział ją jako pierwszy. O kurde. Mamy znaleźć Onibabę i kazać jej odejść. I opcjonalnie mamy spytać Kengio o Onibabę. Kuźwa, Onibaba. No dobra. Ja widzę, że ciekawe rzeczy są tutaj dodane. Czy my to spalona dzwonnica? No, to na pewno psuje wizerunek, więc takie rzeczy. Onibaba, proszę państwa, do ogarnięcia. To oczywiście w kolejnym odcinku wykonamy, bo nie ma sensu zabierać się za jakiekolwiek baby już teraz, bo będziemy zapewne potrzebowali trochę więcej czasu. Ja potrzebuję wybudować domek, także tak, budynki mieszkalne i mały dom. I myślę, że ten mały dom mógłby stanąć, załóżmy tutaj, o, coś ten deseń. Aż tych kurczę, tych kłód to naprawdę dużo potrzeba. No i desek też. Akurat zapas mi starczy. Dobra. Natomiast tutaj, bo my w tym stylu budowaliśmy, nie? Teraz jak się zastanawiam, zmieniać to, nie zmieniać? Ściana na cokole. No tak. Aha, i badyle do tego. Drzwi zostawimy. Tutaj okno na cokole było. A to duże okno na cokole. A wiecie co? A żeby była różnorodność, to małe okno na cokole może tutaj być. Natomiast tutaj polecimy sobie ścianami. Tutaj to można to duże okno na cokole zrobić. Tutaj ściana. Niewiele co design się zmieni, natomiast tu z tyłu myślę, że mógłbym zrobić to w ten oto sposób. Bo żeby to nie było tak jak Medieval Dynasty, że im więcej okien, tym wiadomo, nie? Chociaż z drugiej strony... Ile oni tych okien będą mieli? Dwa okna? No to może ja im jeszcze tutaj w takim razie dodam jedno. Duże okno na cokole, proszę uprzejmie. Niech to mają, nie?
No i teraz zacznijmy tu, aczkolwiek tych desek trochę więcej trzeba będzie. Jeszcze patyczki, o. A tu aż 5 desek. To ładnie. No dobrze, to ja będę potrzebował to zrobić. Słuchajcie, ja myślę, że ten domek to już poza nagraniami, poza nagraniem wybuduję, bo nie ma sensu zajmować wam czasu, bo wiecie, jak się domek buduje. Byliście już tego świadkiem. A w kolejnym odcinku weźmiemy się za Onibabę i zobaczymy, czy nam coś grozi z jej tutaj strony, czy też nie. W każdym razie, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.